Dostałem ostatnio bardzo interesujące pytanie. Czy sztuczna inteligencja zepchnie artystów do lamusa? Odpowiadam, to zależy. I chciałbym, żebyście towarzyszyli mi dzisiaj w zastanowieniu się nad tym tematem, bo ma on sporo niuansów i sporo meandrów i chyba nie da się na niego tak super prosto odpowiedzieć. Ale wydaje mi się jednocześnie, że jest w nim pewien potencjał, bo kiedy zrozumiemy obszary zagrożeń i szans, będziemy trochę bardziej świadomi jako twórcy i będziemy mogli jakoś się do tego ustosunkować. Zacznijmy od tego, jak ta sztuczna inteligencja działa, dlatego że tutaj narosło sporo mitów. Po pierwsze, inteligencja sztuczna musi wykorzystywać gotowe obrazy. Musi wykorzystywać je po to, żeby mieć bazę referencji, żeby zrozumieć, co ludzie ukrywają pod poszczególnymi nazwami. Czyli jeżeli chcemy nauczyć sztuczną inteligencję, żeby rysowała rycerza, to powinna rysować z grubsza pionową postać, powinna ona być w kontrastowych kolorach, z grubsza takich metalicznych, bo rycerz zazwyczaj jest w zbroi i w ten sposób ona być może odpowie na nasze pytanie, jak wygląda rycerz. Ale żeby to zrobić, sztuczna inteligencja musi mieć jakiś wzór rycerza. Nie po to, żeby go skopiować, ale żeby porównać swoje próby narysowania rycerza z jakąś bazą innych rycerzy, żeby móc wyrzucić z siebie losowy szum i zadać pytanie, podobne to jest do rycerza? No i wtedy zazwyczaj dostaje odpowiedź niespecjalnie. Rycerze nie są płaską, szarą plamą, dlatego że sztuczna inteligencja zaczyna uczenie się rysowania rzeczy od wyrzucania z siebie szarej, bezkształtnej plamy. Wśród tych losowych plam od czasu do czasu trafi się taka, która trochę jest inna. Na przykład skoncentrowały się w niej ciemniejsze punkty po środku, a jaśniejsze na zewnątrz. I wtedy ten algorytm, korygując siebie samodzielnie, odpowie sobie, słuchaj, to może nie jest jeszcze podobne do rycerza, ale jeśli już, to podążaj w tę stronę, bo zaczyna się tam coś wyłaniać. I ta sztuczna inteligencja będzie następnie próbowała przez wiele, wiele pokoleń, czyli takich serii testowych, wyrzucić z siebie próby zrobienia rycerza. On będzie bezkształtny, będzie w złych kolorach, będzie połamany, ale w pewnym momencie ten algorytm, który ją koryguje i spogląda na ten zestaw referencyjny, będzie jej coraz lepiej podpowiadał. Powie, wybieraj te rzeczy, te odrzucaj, bo ludzie, kiedy mówią o rycerzach, to myślą w ten a ten sposób. Oczywiście pojawia się tu duża szara strefa tego, jakie materiały zostaną użyte do trenowania sztucznej inteligencji, bo ona co prawda nie wykorzystuje tych obrazów w formie kolażu, nie kopiuje ich, nie skleja z nich nowej rzeczy. Ona podobnie jak ludzie trochę ogląda świat i zastanawia się, czy to jest odpowiedź na pytanie? Lepiej, gorzej, słabo to narysowałam, ale spróbuję lepiej. Czyli te obrazy są jej potrzebne, żeby ona zrozumiała, co my nazywamy poszczególnymi rzeczami. Że pomarańcza jest pomarańczową kulą, a jabłko jest zielono-czerwone i takie trochę wklęsłe na górze. Czyli potrzebuje mieć jakieś spostrzeżenia ze świata. I tu pojawia się ta szara strefa, że te obrazy mogą być pozyskane niezbyt etycznie. Na przykład wbrew woli artystów albo fotografów, którzy nie chcą, żeby sztuczna inteligencja uczyła się na ich pracach. Nie chcę tutaj w to wnikać, dlatego że to jest duży przedmiot dyskusji, który raczej dotyczy etyki i prawa. A to nie jest specjalizacją tego, czym chcę się tutaj z Wami dzielić. Chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy zagrożenia i szanse dla ludzi, którzy starają się tworzyć plastycznie. Dlaczego zajęliśmy się tym, jak sztuczna inteligencja działa? Ano dlatego, że zauważcie, że próbuje ona odpowiedzieć na pytania w sposób typowy. To jest bardzo istotna rzecz. To znaczy, sztuczna inteligencja przede wszystkim uderza w tych artystów, którzy tworzą typowo. Bo algorytmy sztucznej inteligencji starają się właśnie wytworzyć typowe estetyczne rysunki, typowe estetyczne obrazki. One mają być typowe, nie powinny być za dziwne, żeby nie były brzydkie dla części osób. No i są zazwyczaj w taki tani sposób spektakularne, czyli są mocno oświetlone, kontrastowe w kolorach i tak dalej, i tak dalej. Sztuczna inteligencja premiuje ten sposób przedstawiania, dlatego że my jesteśmy psychologicznie uwarunkowani do tego, żeby takie obrazy lubić. Generalnie lubimy kontrast, generalnie lubimy mocne kolory, generalnie lubimy takie intensywne, klarowne oświetlenie. Oczywiście znajdą się osoby, które będą z tym polemizować, ale myślę, że co do zasady możemy stwierdzić, że taki komercyjny styl plastyczny, który obecnie jest choćby w popularnych filmach, zasadniczo ludziom się podoba. Z tego wynika, że sztuczna inteligencja uderza przede wszystkim w tych, którzy tworzą obrazy jakoś stypizowane. Przede wszystkim takie, które mają się komercyjnie podobać. Więc z pewnością stanowi ona zagrożenie dla ilustratorów, czy osób, które starają się po prostu tworzyć atrakcyjne wizualnie formy. Ale czy jest to zagrożenie dla artystów w szerokim rozumieniu tego słowa? Ano, mam wrażenie, że tu schodzimy troszkę bardziej na temat filozoficzny, bo
Musimy teraz, tak jak wcześniej zastanowiliśmy się nad tym, jak te algorytmy działają, zastanowić się teraz nad tym, co to naprawdę jest sztuka. I to jest niestety za duży temat, więc weźcie go w spory cudzysłów, kiedy będę o nim mówił i na pewno nie będę traktował tej odpowiedzi super poważnie. Wydaje mi się, że w języku angielskim jest sprawa trochę bardziej skomplikowana, bo słowo art jest tam traktowane chyba trochę bardziej pojemnie niż polska sztuka. Słowo art jest dość demokratycznie przyznawane wszystkim dziedzinom, w którym robi się coś, co wymaga jakiejś kreatywności. Ale w języku polskim utarło się mówić, że no nie wszystko jest sztuką, nawet jak jest namalowane, załóżmy, albo nie wiem, nawet jak jest zagrane na instrumencie, to my czasami się trochę wahamy co do tego, czy sztuką można to nazwać. Dlaczego tak jest i czy to w ogóle jest słuszne? No, z jednej strony bywa to krzywdzące oczywiście, bo potrafimy zbyt łatwo oceniać innych i mówić im, to co robisz to nie jest sztuka. Jest to dość okrutne i powiedziałbym, że nie lubię takiego odpychania ludzi od autentycznej twórczości. Ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że jest w tym jakaś intuicja, że nie każdy znak plastyczny jest jakimś wyrażeniem siebie, bo my chyba przyjęliśmy w naszym języku, żeby zwracać uwagę na to, że sztuka powinna być jakimś takim głębszym doświadczeniem. No i tu oczywiście się gubimy, bo dla jednego głębokie doświadczenie to nie jest głębokie doświadczenie dla innego. Dlatego zaproponuję, żebyśmy to przecięli raz na zawsze, ten węzeł gordyjski, i sobie sprawę uprościli. Wydaje mi się, że dobrze by było myśleć o sztuce w ten sposób, że ja jako człowiek mam swoje indywidualne doświadczenia. Przeżywam życie w sposób, którego nie możesz przeżyć dokładnie ty, ani nikt inny z osób, które ten film oglądają. I działa to w każdą stronę. Jeżeli ja na podstawie tych doświadczeń jestem jakoś poruszony moim doświadczeniem życia, moją egzystencją, to być może potrzebuję to wyrazić poprzez jakąś twórczość. Taniec, ruch, śpiewanie, a może, no właśnie, malowanie. I jeżeli ja to zrobię autentycznie, z potrzeby tego, żeby wyrazić to, co przeżywam, to rodzi się jakaś twórczość artystyczna. Ona może dotrzeć do innych, może dotrzeć do ciebie i możemy się spotkać z naszymi doświadczeniami. Możemy je porównać. Ty możesz stwierdzić, doświadczenia tego typa w ogóle do mnie nie przemawiają, on żyje jakimś innym życiem. I to będzie w porządku. Bardzo często tak właśnie na sztukę reagujemy. Ale czasami trafiamy na kogoś, kto dotyka naszej samotności, ponieważ przeżył coś podobnego i wtedy dzieło sztuki naprawdę z nami iskrzy. Więc dzieło sztuki na pewno nie będzie dla wszystkich, bo mamy różne doświadczenia. Ale wydaje mi się bardzo cenne, żeby nie traktować go tylko jako ładnego obrazka. Czyli żeby traktować je raczej jak szansę spotkania mnie z tobą poprzez to, że wyrażamy siebie innymi sposobami niż zwyczajnie poprzez słowa. Ba, na marginesie należy dodać, że poprzez słowa wyrażają się artystycznie pisarze i poeci, więc też jest to zupełnie uprawniony sposób wyrażania siebie. Z tego wszystkiego wynika, że sztucznej inteligencji brakuje dokładnie jednej kluczowej rzeczy, której nigdy nie może ona otrzymać. Doświadczenia przeżywania ludzkiego życia. Doświadczenia tego, że jesteśmy ulotni, że tworzymy relacje, które są złożone, często skomplikowane. Że mamy jakiś dramat tego, że istniejemy na tym świecie i musimy się w nim odnajdywać i mamy z tym różne problemy. To jest nasze ludzkie doświadczenie i to dlatego tworzymy często sztukę. To przez nią moja samotność spotyka się z twoją samotnością, kiedy któryś z nas stworzy pracę, która przemówi do tego drugiego. Sztuczna inteligencja nie może tego zrobić, nawet jeżeli stworzy identyczną wizualnie rzecz. Pod koniec swojego życia rewolucyjny Manet namalował taką małą serię kwiatów. Był już wtedy ciężko chory, w zasadzie umierający, i namalował według mnie jedną z najpiękniejszych lirycznych opowieści o takiej drobnej radości życia. Uważam, że te kwiaty, które wtedy malował, są w jakiś sposób urzekające. Gdyby sztuczna inteligencja stworzyła dokładnie takie same kwiaty, one nic by nie znaczyły, byłyby tylko obrazkiem. Ale rewolucjonista, skandalista Manet, który przeżywa to, że za moment odejdzie z tego świata i sięga po pędzel, żeby namalować takie małe, ulotne kwiatki, to jest coś zupełnie innego niż czysty wygląd. Wydaje mi się, że my w sztuce szukamy tego głębszego czegoś. Więc jeżeli będziecie tego szukać, to żadna sztuczna inteligencja ostatecznie nie będzie w stanie wam zagrozić.